Cześć moi drodzy, pan Chińczyk ostatnio zrobił mi niespodziankę i przysłał nowy model telefonu Blackview. Jest dokładnie Blackview model 8800 Pro z bardzo ciekawą funkcją, która myślę wielu z was się spodoba. Mianowicie kamera termowizyjna od FLIR-a. Czyżbyśmy mieli następcę Kata? Brzmi ciekawie, zapraszam do oglądania. Odpaczkujemy i zobaczymy jak to wygląda. Ale zanim jeszcze to odpaczkujemy, sprawdźmy sobie, co tutaj producent oferuje w zestawie. Jak widzicie, bardzo gustowne pakowanie w taki dość niespotykany karton, pudełko. Co to ma na pokładzie? Baterie 8380 mAh. Wyświetlacz Full HD IPS. MTK Octa-Core. Kamery. Megapikseli tutaj jest multum. 8 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej. Android 11 bodajże to ma. Więc brzmi to ciekawe. Oczywiście model jest dual SIM, 5G i tak dalej. Brzmi ciekawie. No, kawał landary. O kurde! Jasny gwint. Tym to można zabić dosłownie. Jak wam to spadnie na podłogę, to się martwcie o to, żeby wam podłogi nie rozwaliło, bo telefon to na pewno nie ulegnie uszkodzeniu. Jaki byk. Ciekawe. A jaka ładowareczka? Ładowareczka dość lekka. Power Delivery obsługuje 9V, 15V, 20V, 1,5A maksymalnie. Czyli plus minus tam będzie ponad 20 watów. 25 praktycznie. Czy ja dobrze liczę? Nie, 30 watów. W takim małym główienku 30 watów. Nieźle, potem sobie sprawdzimy ładowareczkę. Kabel USB-C. Ciekawe, czy kabel jest taki typowy do USB-C, czy typu USB 2.0. Piny są niby wszystkie. Tam w środku widać, że są wszystkie piny, więc kto wie, może obsługuje to coś więcej niż tylko USB 2.0. Sprawdzimy to potem, ale na razie to sam telefon. Jezu, on waży, to jest po prostu dla mnie szok, jakie to jest duże. Weź do ręki ten telefon i zobacz, co to jest. Musisz to poczuć. O kurde, ale cegła. Ale ja pierdzielę, masakra. No. Jest. Kurczę, nie wiem, co tu producent coś pisał na ten temat, ile to waży. Ile to waży. Co tu było? O, ładowarka mi wypadła. Nie, wagi nie ma, może na paszce coś będzie. Ale jest, kurczę. No, jest kloc. To jest chyba do wyciągania tacki SIM, przynajmniej ładnie pasuje. Tacka SIM. Dwuczęściowa taka, w sensie dwusimowa i dwuczęściowa. Uszczelka jest naprawdę duża, gruba. Lepiej jest to wszystko wykonane niż w iPhone'ie, bo w iPhone'ie jest taka otoczka tylko, która zwykle spada i się odkształca. To jest jakby tutaj wklejone czy coś w tym stylu. Więc myślę, że będzie to lepiej trzymało. Kamery, termowizja, tak, to ma termowizję. 50 megapikseli. To takie jest trochę... O, USB, zatyczka gumowa, jak w Sony. O, jest, dobra, włączyło się. No, do poprzedniego telefonu to robi to wrażenie. To był Realme, a to jest, kurczę, no, jeszcze po rosyjsku mnie przywitało, ale jaja. Ej, faktycznie wszystkie jakieś takie, mnie najbardziej ciekawi w sumie. Termowizja w tym telefonie, rzucać na razie nim nie chcę. Ogólnie oglądałem ostatnio Daniela Rakowieckiego, on używa Kata 60. To jednak ludziom służą te telefony, ale taki na budowę czy coś w tym stylu? Nie lubię tego, zawsze to długo trwa, jeżeli chodzi o Androidy. W iPhone'ie jest dużo klikania, żeby przeklikać te wszystkie ekrany, ale to idzie klik, 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 klik. A tutaj jednak jest trochę tego... Nakładka. O Boże, jakieś predefiniowane rosyjskie dziwne rzeczy. No muszę powiedzieć, że małe faux pas widzę tutaj. No to jest jednak rosyjski? Nie wiem. Ale pod tym względem to czuję się trochę, no nie będę powiedział jak się czuję, bo
pomimo monetyzację z Daimon. To jakieś gry są. To jest chyba jakaś rybka, nie? Zapomniałem, jak to się nazywa. Już patrzę tylko, co tutaj jest. No i faktycznie jest coś po rosyjsku, Yandex. Co on tak długo to uruchamia? O, coś jest. O. Jest duży efekt ghost. To niestety jest minus tej kamerki, widzicie? No, rozjazd jest. To prawdopodobnie gdzieś tam idzie sobie skalibrować, ale tak na dzień dobry to jest troszkę Lipton, że tak to wygląda. Może będą jakieś alternatywne aplikacje. Patrz, YouTube Live tej, ale jaja. To jest Lipton. Lipton? Lipton. Coś jest z tym związane. I to nakładanie obrazu to jest trochę takie... O, zawiesiło się. Typowy Android. Ciekawe, czy jest dostępne tego jakieś oprogramowanie, gdzie można wywalić te różne rzeczy, bo to jest przeglądarka od Yandexu, czyli pewnie Yandex Browser. Okej, bez nakładania tego obrazu trochę lepiej jest, ale ta rozdzielczość jest taka se. Do jakiejś elektroniki to nie sądzę, żeby to miało jakieś dobre zastosowanie, chyba że jest jakaś możliwość lepszej orientacji tego obrazu. Bo to, co się tutaj nakłada, to no, aplikacja chyba nie jest do końca dopracowana. Może by jakiś update ściągnąć. Nie ma nic na ten temat, w sensie nie ma żadnej aktualizacji. No, tu coś jest od tego Yandexa, Yandex Keyboard. Dobra, bo ja się tu bawię, a trzeba by było to sobie rozkręcić i zobaczyć, co tam wewnątrz słychać, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, żeby sobie rozkręcić to urządzenie. To tak naprawdę to po to tutaj to przyszło, żeby zobaczyć, jak taki, powiedzmy, pancerny sprzęt jest skonstruowany i czy on rzeczywiście jest taki pancerny. Lecimy dalej. To co? Rozkręcamy i zobaczymy, jak pójdzie. O kurczę, różnej długości wkręty tutaj są. Przyciski. Tu jest ten chyba Touch ID. Nie wiem, jak on jest tam wpinany. Trochę takie zwykłe, jak to bywa, przyciski. Trochę jest Lipton. Jaka uszczelka. Tutaj konkretna uszczelka jest po całości poprowadzona. Więc kto wie, może faktycznie to trochę jest odporne na warunki atmosferyczne. Tutaj te całe przyciski, ta taśma jest zalana czymś i zaklejona. To jest jakiś, chyba jakiś silikon czy coś w tym stylu. Co tu mamy? Chyba, nie wiem, wibracje czy coś w tym stylu. No takie to jest troszeczkę... Takie troszeczkę sobie. Spodziewałbym się czegoś lepszego tutaj na tym module. Tych kamer. Te kamerki są... No takie sobie. To hasło, że to ma tam nie wiadomo ile megapikseli, to raczej nic szczególnego. Chciałbym odłączyć baterię, ale nie wiem jak. Żeby to zrobić, to... Ogólnie korpus tutaj wydaje się, że jest cały metalowy. To też pewnie jedna z rzeczy, która sprawia, że to jest takie ciężkie. Duży głośnik, naprawdę sporawy razem z zespołem anten. Płytka uwolniona, taśmy, tasiemki i tak dalej. Jest tego trochę. Coś tutaj jeszcze nie zostało obsadzone. A gdzie się rozłącza tą baterię? O, chyba znalezione. To jest moduł kamery termowizyjnej. Wygląda trochę zabawnie, pociesznie bym powiedział. No raczej szału bym się po tym nie spodziewał. Czy ktoś z was kojarzy taki moduł? Ja tego osobiście nie znam. Nie wiem, co to jest, ale tak wygląda trochę biednie. Nie jest to jakieś takie szczególne, a szkoda.
bo potencjał w samym telefonie jest na coś lepszego, coś takiego, to jest moduł IR, to jest chyba główna kamera, coś mi się tutaj chyba to pogięło, gdzie piny są pogięte. Zamontowane to było na takiej przedłużce, cam transfer, coś tam i naprawdę szkoda mi, że nie mogę tej baterii wyciągnąć, bo to jest taki kloc, że to jest dosłownie niesamowite. Wyciągam teraz płytę główną, jeden wkręt już tutaj sobie. Tu jest też chyba złącze baterii, bo takie wygląda jak prądowe. O to złącze mi chodziło, że to może być złącze baterii. Może dwa złącza baterii. Czasami baterie są takie jakby stakowane czy coś w tym stylu. O, widzicie, jeden przewód wychodzi, to na pewno z baterii. A tu leży płasko drugi, opisany jako main. No i tutaj dwie taśmy, których nie zauważyłem. A bateria prawdopodobnie jest wklejona. Trzeba by to położyć na podgrzewacz i zobaczyć, czy drgnie. No to położymy na podgrzewacz, zobaczymy, czy drgnie. Bateria została wklejona tutaj na dwa niezagrube paski jakiejś taśmy dwustronnej. Ja się obawiałem, żeby podlać to IPOM albo coś takiego, bo nie wiem, czy ten ekran jest szczelny. Więc zrobiłem tylko na ciepło i kombinowałem, aż powiedzmy wykombinowałem. No wy będziecie mieli teraz łatwiej, bo widzicie, gdzie to jest wklejone. Czyli trochę IPy można było tutaj podlać, a taśma dolna, która myślałem, że jest od ładowania, jest tak naprawdę od portu USB-C, prawdopodobnie przekazuje właśnie napięcie do ładowania akumulatora. Taśma sygnałowa, audio od USB-C, taśma od ekranu, przyciski, w sumie to przycisk boczny do flesza, to już sprawdziłem, ten jeden przycisk wyzwala flash, tu jest prawdopodobnie Touch ID, jedna taśma i kolejne jakieś tam przyciski, więc za dużo w tym korpusie nie ma. Korpus, jak widać, faktycznie jest wykonany z metalu, z jakiegoś kompozytu, możliwe, że magnes, plastik. Wszystkie takie łączenia taśm, to wszystko jest zalane jakąś masą. Więc szczelność, myślę, że jakaś tutaj będzie całkiem niezła. Głośnik tak samo jest zalany dość mocno. USB-C jest zaślepiany zaślepką w korpusie, więc jak zaślepka będzie, to szczelność będzie. Co ciekawe, na tej płytce mikrofon też został zalany dookoła. Czy jak się woda dostanie, to co najwyżej do mikrofonu się dostanie, a teoretycznie nie wleci gdzieś głębiej. No, to taka ciekawa konstrukcja jak dla mnie. Pierwszy raz mam okazję rozbierać takie urządzenie, powiedzmy wodoodporne. Trochę taśm, konstrukcja taka typowy Chińczyk. Za to bateria no jest konkretna. Trochę ją uszkodziłem, bo nie wiedziałem, jak to wykleić. Tu przerwałem tę taśmę. Myślałem, że za to się chwyta, a tu odlazło, bo zbyt duży nacisk został wywołany. Mimo, że na ciepło, to trudno rozgrzać to urządzenie, bo tu ma ramkę. Ona tak troszeczkę odstaje. Moim zdaniem mogłaby jeszcze trochę bardziej odstawać, ale ogólnie ramka jest. Ekran jest jakby, nie wiem, czy tam gdzie widać, ekran jest poniżej, zagłębiony jest prosto na podgrzewaczu. Tak naprawdę ten ekran się odrobinę unosi nad podgrzewaczem i ta temperatura nie jest dobrze przekazywana. Jak wam się podoba Blackview? Ja mam mieszane uczucia. Mnie zawiodła trochę kamera termowizyjna. Spodziewałem się po tym produkcie czegoś lepszego, ale do jakichś podstawowych zastosowań w terenie, żeby coś na szybko ogarnąć, myślę, że powinno dać radę. Pojemna bateria, solidna konstrukcja z
spora waga, telefon ma swoje zastosowanie. Znajdzie z pewnością nabywców, którzy myślę, będą zadowoleni z tego sprzętu. Mnie trochę nie przekonuje ilość różnych tasiemek, ale całokształt, szczególnie waga i solidność wykonania korpusu jest na plus jak dla mnie. Dzięki, trzymajcie się.